Witam panów serdecznie w studiu Builder TV podczas 18 targów grupy PSB. To kolejna okazja, by porozmawiać o rynku, o przyszłości, o rozwoju grupy PSB. Zacznijmy od wyników. Czy są powody do zadowolenia? W jakiej kondycji są członkowie grupy PSB? Rok 2019 to był jeden z najlepszych okresów dla branży budowlanej, a zwłaszcza dla budownictwa mieszkaniowego, na którym my głównie operujemy. Chociaż już obserwujemy pewne spowolnienie dynamiki, ale jesteśmy bezwzględnie na szczycie w ostatnich latach. W zeszłym roku przeciętny partner urósł o około 5%, o tyle zwiększył swoje przychody, aczkolwiek widzieliśmy różnicę między kanałem tradycyjnym, czyli inwestycjami, rynkiem tym hurtowym, związanym z inwestycjami wykonawczymi, a rynkiem detalicznym, bardziej konsumenckim. I tutaj sprzedaż była wyższa, sięgnęła około 10%. Widać, że dotacje finansowe, jakie duża część społeczeństwa otrzymała, skutkują zwiększoną konsumpcją. Natomiast w rynku inwestycyjnym to były wzrosty rzędu kilku, 4-5%. Niemniej jednak wolumen i wartości przychodów, one były rekordowe. Także my jako grupa osiągnęliśmy niemal 3 miliardy złotych, co jest kwotą bardzo, bardzo dużą, a nasi wszyscy partnerzy przekroczyli po raz pierwszy barierę 7 miliardów. To jest historyczny wynik, jaki osiągnęliśmy razem poprzez kilkaset podmiotów tworzących grupę. Dobrze pamiętam, że rok temu rozmawialiśmy tutaj w aurze optymizmu, dobrych wieści płynących z rynku. Jestem ciekaw, w jakich nastrojach są dzisiaj dystrybutorzy materiałów budowlanych, jaki rok szykuje się w branży, co napawa optymizmem i z jakimi barierami z drugiej strony będą musieli się liczyć kupcy materiałów budowlanych. Na pewno optymistyczna jest aura, dlatego że pierwsze dwa miesiące tego roku były praktycznie bez faktycznej zimy, co już pomogło bardzo branży, bo wyniki są dużo lepsze niż rok temu, już nie mówiąc o latach, kiedy faktycznie zalegał śnieg i był mróz i tak dalej. Na pewno optymistyczna jest dalej liczba nowych zezwoleń na budowę i zarówno w sektorze deweloperskim, jak i w sektorze inwestorów indywidualnych. Na pewno, powiedzmy, negatywnym zjawiskiem są wzrosty cen wymuszone kosztami pracowniczymi, wymuszone wyższą ceną energii. No, spodziewamy się, że inflacja spowoduje zmniejszoną zdolność ludzi do zakupu nowych mieszkań, dlatego że obsługa kredytu będzie znacznie droższa i to są te obawy, które mamy. Niepokoją nas również inwestycje na terenie dużych miast, dużo mniej środków na infrastrukturę, na budownictwo biurowe, administracyjne i tak dalej. No, związane z tym, że te środki są przesunięte niejako do innych branż i to na pewno niepokoi. Nas w najbliższym okresie będzie niepokoić inflacja i wzrosty cen. Wiemy, że te ceny niestety będą dalej rosły, no i dochodzimy do bariery zasobności klienta, który po prostu nie będzie go stać na to, żeby kupić czy wziąć kredyt banku. Dotknął pan właśnie tematu cen. Ten trend wzrostu był zauważalny. Jak śledziłem dane grupy PSB, właściwie poza dwoma grupami produktowymi te ceny rosły. Rozumiem, że ten trend się utrzyma i trzeba będzie mieć zasobniejszy portfel na większość, jeżeli nie na wszystkie materiały budowlane. No jest bardzo wiele czynników, które powodują, że raczej nie ma co liczyć na to, że ceny spadną, dlatego że koszty wytworzenia, koszty energii, koszty paliw i tak dalej, już nie mówiąc o tym, że niestety mamy w tej chwili przypadki wirusa, który chcąc nie chcąc odciśnie piętno na cenach materiałów, które były dotychczas ściągane z rejonu Azji, głównie Chin i tak dalej, bo w dużym zakresie technicznym typu RTV AGD, urządzenia, narzędzia i tak dalej, no to Chiny były głównym dostarczycielem tych produktów i już widzimy, że zanim znajdą nasi partnerzy alternatywnych dostawców w innych krajach, no to raz, że to będzie znaczne opóźnienie, dwa, ceny będą zdecydowanie wyższe. Pomimo ograniczeń i niepokojów grupa PSB rozwija się dalej. Jestem ciekaw, jakie są plany dalszej rozbudowy sieci, o ile placówek typu Profi zwiększy się sieć PSB, ile sklepów Mrówka przybędzie i z jaką dynamiką rozbudowy sieci mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. No od kilku lat mamy dość podobną dynamikę, to jest od 20 nawet do 30 placówek nowych.
To jest jedno zjawisko. Drugie, które mniej może nagłaśniamy, ale warte odnotowania i podkreślenia, to to, że dotychczasowi inwestorzy, posiadacze mrówek, rozbudowują swoje obiekty. I na przykład w zeszłym roku 12 naszych partnerów powiększyło o kilka tysięcy metrów swoje istniejące obiekty. To w sumie daje ekwiwalent około 4 mrówek dodatkowych. W związku z czym cały czas plan zapełniania białych plam na mapie Polski powiatowej i gminnej mamy przed sobą. W tym roku również zakładamy, że to będzie powyżej 20 kilku placówek nowych, powiększy się nasza sieć. I już w marcu, już w lutym otworzyła się pierwsza w końcówce lutego placówka w Parczewie. Na najbliższe tygodnie są zaplanowane kolejne otwarcia. Także podchodzimy z optymizmem do tych celów. Natomiast mam też świadomość barier. Bariery przede wszystkim administracyjne i również finansowe. Bariery związane z inwestycją, jaką jest budowa obiektu, który kosztuje kilka milionów złotych i to nie mniej niż 4-5 milionów. I z tym związane trudności ze znalezieniem ekip wykonawczych. Wszystkie zezwolenia, wszystkie wymogi przedotwarciowe komplikują i wydłużają ten proces inwestycyjny. I ten efekt otwarć tegorocznych jest częściowo skutkiem tego, że w zeszłym roku nie udało się inwestorom zrealizować tego, co planowali i robią to teraz. Niemniej jednak tu patrzymy z optymizmem na te plany. Rozbudowa sieci to jedno. Jak jeszcze zmienia się grupa PSB? W jaki sposób umacnia swoją pozycję na rynku? Przede wszystkim zwiększanie efektywności istniejących obiektów i zespołów ludzkich. To przekształcanie już mające historię prawie 10 lat hurtowni budowlanych zarządzanych w sposób tradycyjny w placówki, które nazywamy profi. A więc nowoczesne zespoły menedżerskie, które tą samą kadrą i tym samym majątkiem zarządzają lepiej, funkcjonują bardziej efektywnie, aby sprostać wymogom współczesnego klienta, czyli poprawiają logistykę, oferują przede wszystkim sprawdzone, dobre materiały, czego dowodem są między innymi te targi, że tu zapraszamy najlepszych producentów, liderów w swoich branżach, tak aby nasi partnerzy mogli zaoferować klientom to, co jest potrzebne, ale jednocześnie gwarantowało stabilność, gwarantowało dobre produkty, które są wyznacznikiem współczesnych wymagań. Energooszczędność, zdrowe budownictwo, no wszystkie rzeczy, które dzisiaj są niezbędne wymagającym inwestorom. I kolejny element to jest digitalizacja, to są elementy cyfrowe. Coraz bardziej młodzi ludzie, którzy stają się inwestorami, którzy i kupują materiały niezbędne do mieszkania, ale też budują, poruszają się w sferze internetowej, w związku z czym optymalizacja wielu procesów biznesowych, nas jako centrali i partnerów, poprzez cyfryzację na różnych obszarach, i tutaj można by dużo mówić, ale ten obszar również rozwijamy i tu upatrujemy dodatkowej siły i dodatkowej przewagi konkurencyjnej. Grupa PSB funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat, więc domniemam, że ta zmiana oblicza grupy to też zmiana pokoleniowa, zmiana warty wśród niektórych udziałowców. Jestem ciekaw, jak radzicie sobie z sukcesją, jakie trudności generuje sukcesja, czy widać już powiew świeżości, młodości w grupie PSB i jak w tym kontekście rysuje się przyszłość całej grupy. Grupa i partnerzy ją tworzący nie odbiegają od całości społeczeństwa gospodarczego. Wszystkie firmy rodzinne mają dzisiaj w Polsce ten sam dylemat, to znaczy przekazanie biznesu młodszemu pokoleniu. To jest proces bardzo złożony. On się zaczął już kilka lat temu i my wychodzimy naprzeciw tym wymogom, tym oczekiwaniom. Mamy konsultantów, mamy doradców, którzy pomagają naszym partnerom, bo aspekt sukcesji ma kilka elementów, czy kilka odsłon. Jeden to jest kwestia prawna, drugi to jest kwestia rodzinna, poukładanie sobie tych relacji. Trzecia to jest kwestia właściciele, pracownicy. Niejednokrotnie wśród naszych partnerów są to spółki partnerskie, w związku z czym mamy kilka rodzin, dwie albo więcej. Jak to podzielić? To jest proces, który trwa minimum rok, a najczęściej 2 lata. W tej chwili nasi doradcy pomagają kilkudziesięciu naszym partnerom. Także mogę powiedzieć, że 15% firm tworzących PSB przechodzi w różnych fazach i na różnych etapach jest przekazywania tego biznesu młodszym i z różnym skutkiem.
To często wypadkowa w ogóle relacji rodziców z dziećmi. Nie bywają też sytuacje, kiedy nie wszyscy mogą i chcą przejść do tego samego biznesu. Młodzi często widzą swoją przyszłość w innych obszarach zawodowych. Nie chcą tego biznesu przejąć i wtedy powstaje problem, co z nim zrobić, jak znaleźć nabywcę, aby ludzie pracujący w tej firmie mogli w dalszym ciągu kontynuować swoją karierę zawodową. To są wyzwania, z którymi dopiero tak naprawdę nasze polskie społeczeństwo stanie w większym stopniu, niż nam się wydawało do tej pory. Najbliższą dekadę uważam, że to będzie przede wszystkim problem numer jeden, przekazywanie biznesu młodemu pokoleniu. W 2019 roku znajomość marki PSB deklarowało ponad 50% Polaków. Mrówki kojarzy ponad 70% osób, a składy Profi 31% ankietowanych. Nie chciałbym tutaj upraszczać sprawy, że rozpoznawalność przekłada się jeden do jednego na sukces rynkowy. Niemniej jednak spróbujmy uczynić z tego punkt wyjścia do następującego pytania. Czy rola rodzimych kupców w Polsce rośnie? No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że w dużych miastach sieci kapitałowe zagraniczne, które dysponowały potężnymi kapitałami, w zasadzie duże miasta zawładnęły. Wielu naszych byłych i obecnych partnerów, którzy prowadzili hurtownie w dużych miastach, no niestety nie wytrzymali konkurencji z sieciówkami zagranicznymi. I te duże miasta praktycznie poza jednostkami Profi, które przeszły proces restrukturyzacji, potrafią profesjonalnie obsługiwać wykonawców średnich, dużych, małych i tak dalej. Oni funkcjonują i mają się bardzo dobrze. No to jednak gro hurtowni tych mniejszych, które dotychczas żyły, powiedzmy, z dnia na dzień, nie przechodziły tych procesów unowocześnienia, dokapitalizowania biznesów i tak dalej, no problem mają duży. Natomiast jeśli chodzi o Polskę powiatową, duże sieci zagraniczne poza Brico tego segmentu rynku dotychczas nie chciały zagospodarować. To była dla nas szansa, z której myśmy skorzystali. Próbujemy tym tropem iść, czyli Polska powiatowa i gminna. To jest ta część Polski, zresztą istotna, bo to jest prawie 50% populacji. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy osiągnęli pewne sukcesy i pracują w dużych miastach, budują swoje domy poza miastem i właśnie na obrzeżach kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów poza dużymi miastami. No i wtedy Mrówka stanowi dla nich naturalny sklep, gdzie robią zakupy i do domu, i do ogrodu, i do bieżącego utrzymania domu, i do sporadycznych remontów i tak dalej. To są te sektory, na których nam bardzo zależy. Także ciężko powiedzieć, natomiast no niestety rządzi na rynku kapitał. Ci, którzy mają dużo większe środki, mogą skutecznie wypierać, powiedzmy, mniejszych partnerów. No, my jesteśmy grupą niezależnych kupców. Gdybyśmy byli grupą właścicielską, inny byłby zupełnie system zarządzania, polityki inwestycyjnej. No, w tego typu organizacji jak my nie wszystko można zrobić tak, jakbyśmy my jako członkowie zarządu chcieli, żeby to funkcjonowało. Ja bym dodał jeszcze kilka może takich liczb i podzielił ten obraz dystrybucji materiałów budowlanych na dwa kanały, dwie strefy. Strefa tradycyjna, tam gdzie dominują hurtownie, w większości niezależne, niezrzeszone, to jest polski kapitał i te firmy kupieckie swoją robotę, swoją rolę spełniają. I to są rodzimi przedsiębiorcy. W związku z czym w tej części dystrybucyjnej, która jest w dalszym ciągu jeszcze większa niż kanał nowoczesny, dominuje bezwzględnie polski kapitał. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w sektorze dom i ogród, tam gdzie, tak jak powiedział kolega, niezbędne są obiekty o bardzo kapitałochłonne, duże, które kosztują wiele milionów złotych. No tutaj wielu polskich przedsiębiorców nie było na to stać. W związku z czym oceniam, że około 80% tego rynku, który jest bardzo dużym rynkiem, jest niestety w rękach sieci z kapitałem zagranicznym. I tu będzie bardzo trudno ten parytet nierównowagi zmieniać na korzyść rodzimego kapitału. No my swoje robimy. Ale no, te kilka dekad wcześniejszych dało duże szanse firmom zagranicznym i one z tego świetnie skorzystały. Chociaż to przypomina również bardzo sytuację w rynku FMCG i tutaj branża dystrybucji materiałów budowlanych czy branża dom i ogród, ona jest dość podobna do tego, co jest podobne w całej części handlu detalicznego.
Panowie, pomimo barier, ograniczeń, niepokojów, życzę, aby rola polskich kupców rosła. Życzę powodzenia w rozwoju grupy PSB i bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi.